Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidor aka Michał, albo Pomidorek, albo Pomidor, Pomidrop. Jak chcecie sobie mnie nazwać, nazywajcie sobie mnie jak chcecie. A to jest kolejna sesja, zagrajmy w Diddy Kong Racing na konsolę Nintendo 64. Oh yeah! Więc ostatnim razem w tej otóż serii przeszliśmy trzeci świat pod nazwą Sherbet Island, pokonując wielkiego, tłustego kałamarnicą ośmiornicę. Wszyscy wiemy, o kogo chodzi, tamtego bossa, śmiecia, frajera, chujka. No i dzisiaj zabieramy się za Dragon Forest, przechodząc kolejne 4 poziomy, pokonując na początku bossa, a później robiąc kolejne 4 poziomy, w sensie tutaj te same 4 poziomy i rewanż z bossem, no i oczywiście Trophy Challenge. Więc bez zbędnego przedłużania jedziemy do Windmill Plains, czyli jakby to można powiedzieć coś tam z wiatrakami związane. Zresztą mamy tutaj 2 wiatraki, więc nie jest to dalekie od prawdy. I kurde, coś turbo nie mogę teraz zrobić. Dobra, trudno się mówi. Ogólnie stwierdzam, że poświęcę jeszcze ten odcinek na ostatni raz wytłumaczenie w ogóle sytuacji odnośnie mojego filmiku ostatniego, którego zrobiłem. Bo podczas premiery była jedna osoba, dokładnie to Dexalion, i chciała wiedzieć jakby o co z tym dokładnie chodzi, bo w jednym momencie mówię tak, potem mówię jednak tak. Więc sprecyzuję to. Jeżeli chodzi o przerwę, przerwa dalej jest aktualna. To, że teraz coś nagrywam od święta, to jest tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ albo mam dobry humor, albo mam ochotę. Źle to sprecyzowałem w tamtym filmiku, tu muszę przyznać, ponieważ robiąc tamten filmik byłem pod wpływem emocji pewnych. Nie chcę tutaj mówić dlaczego, nie chcę jakby zdradzać, ponieważ to są moje naprawdę prywatne sprawy, o których nie chcę tutaj jakby za bardzo dyskutować, bo ani wiem, że nikogo to by nie zainteresowało, ani to jest na tyle taka zbyt bardzo prywatna, że no nawet nie ma co. No naprawdę nie ma co, uwierzcie mi. Ja sobie z tym wszystkim doskonale sam poradzę. Dlaczego o tym po raz kolejny wspominam? Dlatego, że chcę wyjaśnić pewne nieścisłości. O, i oczywiście dostałem tutaj w dupę. No, jak wracałem do tej gry po długiej przerwie, to oczywiście również coś takiego miało miejsce, tak więc o to się martwić nie muszę. Znaczy, teoretycznie muszę, dlatego że teraz mogę przegrać wyścig, ale no nie jest to nic odkrywczego, ponieważ w tym wyścigu sobie nie dawałem rady, ale boss tego świata jest totalnym skurczysynem do takiego stopnia, że no boję się szczerze konfrontacji z nim. Tak autentycznie szczerze boję się konfrontacji z nim. Oho, trzeci jestem. Boję się, że ten wyścig już przegram. A, to już kurde mogę sobie cmoknąć się w dupę, więc jeszcze raz przechodzimy. Wiecie co? Ja spróbuję jeszcze raz start zrobić, ten w sensie z boostem. O, teraz. Dobrze zrobiłem. Teraz możemy sobie jechać, ponieważ kurde zależy mi na tym booście, dlatego że ja wiem, że to już zaczynamy takie troszeczkę trudniejsze wyścigi od czwartego świata, no ale myślę, że nikogo to nie powinno jakby dziwić, dlatego że no jednak w końcu musi pojawić się świat, który będzie nam kopał zadek, no i w tym wypadku mamy tutaj właśnie Dragon Forest. Miejmy tylko nadzieję, że uda mi się pokonać tutaj tego bossa, bo pamiętam, że jak robiłem ten let's play w 2018, to udało mi się faktycznie dojść do tego świata i próbowałem przejść ten świat, ale Smokey... Tak, Smokey, bo tak się ten boss nazywa, w ogóle śmieszne imię, nie żeby coś, bo wiadomo z czym to się może skojarzyć, Smokey everyday. Ale Smokey potrafi być bardzo irytującym bossem, w sensie, o ile pierwsza faza z nim nie jest aż taka trudna, tak druga faza potrafi być bardzo denerwująca, drugie wyzwanie z nim. Ale ponadto dzisiaj jeszcze po pokonaniu bossa po raz pierwszy, myślę, że zanim pojedziemy na Silver Coin Challenge, to zrobimy sobie te zaległe challenge etarza, żeby mieć już to z głowy, szczególnie, że za nie są balony, a mi zależy na tych balonach, żeby mieć jednak to 100% całe. Wiecie o co chodzi. Myślę, że każdemu by zależało robiąc tę gierkę, szczególnie, że ta gierka no nie jest długą gierką, tak szczerze to patrząc na to, co oferuje nam Crash Team Racing na PS1 i PS4 oczywiście, to ta gierka przy Crashu Team Racing jest naprawdę bardzo krótka. Szczególnie, że tutaj nie mamy czegoś takiego jak, nie wiem, jam cupy czy coś. Tu mamy tylko Trophy Race, które zastępuje nam trochę takie jam cupy. Ale nie mamy tutaj na przykład, nie wiem, 5 portali, które zaraz zabiorą cię do różnokolorowych poziomów, tylko po prostu jedziesz robić Trophy Race i tyle. Cała filozofia, nie? Oczywiście nie oznacza to, że ta gra jest lepsza od Crasha Team Racing. Ja, jeżeli chodzi o te dwie gry, to stawiam te dwie gry na równi ze sobą. Czyli po prostu i Diddy Kong Racing i Crash Team Racing na przykład w mojej opinii miażdżą takiego Mario Karta, czy tam inne tego typu gierki, które... No po prostu... Ja nie mówię, że Mario Kart oczywiście jest złą grą, ale wiecie, jakby... Bardziej mi się forma podoba taka właśnie, jaka jest tutaj Crasho Team Racingowa, wiecie o co chodzi. A Mario Kart to troszeczkę ma do trochę inaczej to porobione. No ale nie chcę tutaj krytykować Mario Karta, bo nie chcę, żeby ten let's play wyglądał tak jak let's play troszeczkę gamera, gdzie on tam wjeżdżał na tego Mario Karta. Ja po prostu powiem swoje, że nie mam nic do Mario Karta, ale wolę jednak gameplay ten, który teraz widzicie. I poczekajcie chwilę. W nosie mi strasznie jeździ, powiem wam szczerze. O, Greenwood Village, dobra. To jest z tego co wiem krótki wyścig dosyć. O, tutaj nie zdążyłem oczywiście. W złym momencie wcisnąłem. Dobra, co tutaj będziemy mieli? To nie jest chyba jeszcze ten poziom. Nie, to nie jest ten poziom. Dopiero trzeci poziom to będzie ten z kluczem. I oczywiście po przejściu tego trzeciego poziomu to sobie polecimy od razu na ten. Na Battle Arenkę, bo to będzie nasza ostatnia Battle Arenka w ogóle w grze. Już nie będziemy mieli zdobywania kluczy po tym świecie. Tak więc szkoda trochę, bo fajnie się to robiło, ale też po części rozumiem dlatego, że ostatni świat w zasadzie to jest świat Whispiga, więc tam to już troszeczkę inaczej to wszystko będzie wyglądać. I przyznam szczerze, że konfrontacji z Whispigiem się bardzo boję, szczególnie, że ja wiem, że to nie jest łatwy boss. Jego pierwsza faza jeszcze jest jako tako do przejścia, aczkolwiek z tego co słyszałem to trzeba bardzo mocno w te boosty wjeżdżać, bo inaczej jeżeli będziemy omijać boosty, no to no sorry memory, ale już masz przegrany wyścig. Bo Whispeak jest na tyle szybki, że on po prostu no nie będziesz w stanie go dogonić na zwykłych takich balonowych boostach. Wiecie o co mi chodzi, tych niebieskich. Dlatego trzeba będzie naprawdę się przy Whispeaku skupić. Dlatego nie zdziwcie się, jeżeli nie będę nic mówił przy Whispeaku przez jakiś czas. Dobra, pal gumę, pal wroty. Pal wroty! A ja wiadę tutaj skrótem i co mi teraz zrobisz? A, nic mi nie zrobisz. Nawet mnie przyścigniesz, no nie! O Jezu, ale dałem dupy. Ten skrót to w ogóle jest jakaś porażka totalna. Ja pierdzielę, ja coś czuję, że dzisiaj będę miał takie totalne nieszczęście, czyli za każdym razem będę musiał restartować wyścig w tym świecie. No ale no nie ma co się dziwić, to jest w końcu świat czwarty, to jest Dragon Forest. Tutaj naprawdę ja nie oczekuję zbyt wiele i też zbyt wiele pewnie nie dostanę, bo po prostu no będzie kurde Lipton w ciul. Nie chcę się oczywiście mówię źle nastawiać, ale wiem po prostu do czego ten świat jest zdolny. Wiem już jeżeli chodzi o poziom trudności jak bardzo jest on pogmatwany. Ogólnie muzyka w tych poziomach jest spoko. Myślę, że to nikogo nie dziwi ten fakt, że ja w ogóle to poruszyłem, dlatego że... Mówię, już nawet nie chcę się powtarzać, bo ja wiem, że niektórych to drażni, że ja cały czas podkreślam to, że... O Jezu, ile razy ty będziesz podkreślał, że każdy poziom ma fajny soundtrack, no... A moja wina, że po prostu udźwiękowienie w tej grze jest po prostu świetne. Dobra, teraz trzeba się skupić na Diddy, bo wiem, że Diddy jest pierwszy. I to mnie bardzo nie cieszy. Bardzo bym powiedział, że jestem zły z tego powodu, że on jest pierwszy. Ale mam nadzieję, że się uda mi go przyścignąć. Albo jakoś dogonić, cokolwiek. O! Ja pierdzielę, kurde no! Za wolny jestem. A znowu jest tutaj kurde przede mną, frajer. Nie nadziałeś się? No kurde, no co ty? Ogólnie ten poziom strasznie mi przypomina tego Gingerbread Joyride z Nitrofielda, tylko że w wersji takiej nie cukierkowej, a bardziej takiej zamkowej, naprawdę, więc... W ogóle, to nie wiem, czy ja poruszałem te kwestie, czy nie poruszałem. Chyba poruszałem w tym long play o let's playu, ale już powiedzmy, że ja mam na tyle dziurawą pamięć, że nie pamiętam, więc dla pewności powtórzę. Troszkę ubolewam nad tym, że w Crashu Team Racing nie było do końca takich tematycznych poziomów, bo na przykład jak mieliśmy świat, no Cytadele City na przykład, o no Cytadele mieliśmy, no nie? To mieliśmy w zasadzie jeden poziom zamkowy, a w tej grze mamy coś takiego, że jak mamy świat zamkowy, czyli w tym wypadku Dragon Forest, który teraz robimy, to wszystkie poziomy są tutaj oparte na zamku, a w Crashu Team Racing niestety tak nie jest, nie? I to troszeczkę nad tym ubolewam, powiem wam szczerze. Ale z drugiej strony, jak mam sobie wyobrazić, co by twórcy wymyślili w Team Racing, to nawet może chyba podziękuję za jakieś dodatkowe zimowe czy tam zamkowe poziomy, szczerze powiedziawszy, bo wydaje mi się, że oni by tak podkręcili tam poziom trudności, w ogóle tak by pogmatwali niektóre te plansze, że po prostu bym do góry nogami aż chodził z wrażenia. <laughs> 31 baloniksów! Oh yeah! Będziemy mieli zaraz 33, jak zrobimy jeszcze te dwa poziomy. Dobra, lecimy z koksem. Boulder Canyon. Boulder Canyon. Nie mogę tego zeskipować, nie mogę pierwszej cutscenki skipować, szkoda. Ale teraz mi się udało fajnie boosta ogarnąć. A, to jest też taka krótka plansza z tego co wiem. Z tego co się orientuję. A, i tu będzie ten klucz cały. O, tak, dokładnie tak. Patrzcie co trzeba zrobić. O, nie, no nie gadaj. To aż tak szybko? Tam u góry, jak widzicie, jest klucz i trzeba go zdobyć. Ja myślę, że ja zrobię coś takiego, że ja zdobędę sobie maksymalny boost i wtedy polecimy tam, uderzymy w ten dzwoneczek i restartujemy poziom z automatu. Dobra, stańmy. Jest! Dobrze! Dobrze! I restartujemy, elegancko, mamy kluczyk. Ja pierdzielę, jak to trzeba mieć nasrane we łbie, żeby tam kurde klucz schować, naprawdę. Twórcy, wy żeście się, puknijcie w łeb, nie? Ja wiem, że się powtarzam, bo już w poprzednim świecie to samo mówiłem, ale kurde no. Gdyby nie to, że dosłownie obejrzałem sobie troszeczkę tego let's playa polskiego gamera, tak w ramach przypomnienia, to nigdy bym nie odgadnął, że tu gdzieś jest klucz, nie? Schowany. Nigdy. Bo to ciężko byłoby załapać, gdzie jest ten klucz. I bym tak, kurde, przejechał cały poziom bez żadnej Battle Arenki. I tak by to właśnie się prezentowało, moi drodzy. Widzę, że tutaj wszyscy mi na ogonie siedzą. Ja na szczęście mam samo naprowadzającą się rakietę, tak więc jeżeli ktoś mnie wyprzedzi, to od razu z bomby dostaje. Tak więc elegancko w ciul. Nie, naprawdę, ogólnie te plansze są bardzo fajnie zrobione, tak patrzę. Że bardzo pomysłowe są. Nawet przyznam szczerze, że ta plansza bardzo mi przypomina zmagania moje z grą Forty Wings, którą na szczęście ukończyłem w Polsce. Wow, jako jeden z Polaków, który zrobił... Znaczy, jeszcze Bio robił oczywiście let's play. Ja nie umniejszam nikomu, żeby nie było. Ale no, udało mi się, kurde, nagrać grę od początku do końca, co mi się oczywiście podoba. Jestem z tego powodu zadowolony. I przyznam szczerze, że naprawdę, kurczę... Wow, jestem mega w szoku. Ale też mi przypomina tamta sekwencja troszeczkę Gexa 2 z kolei. Właśnie ta tutaj, o. Z tym dostaniem się do zamku. Bo w Gexie 2 też takie coś było, gdzie trzeba było dostać się na ten cały plac, gdzie tam trzeba było złapać się tej rakiety i polecieć hen daleko do telewizora, który kończyłby twój poziom. Znaczy twój, no Jezu, poziom by kończył, no. A, coś nie pykło, kurde, powiem wam szczerze, coś nie pykło, żeście, kurde, dali dupy po całości, a ja tam parę razy fikołki odwalałem takie, że mogliście mnie normalnie na lajcie wyprzedzić. Nie rozumiem, dlaczego nie skorzystaliście z okazji, ale to już jest wasz problem, nie mój. Hello there, kurde, hello, hello. No i 32, elegancko, bardzo fajnie, podoba mi się to. Battle Arenka! Oh yeah! Ale wypuściłem demony z siebie. No i to dosłownie. Dobra, no to co? Teraz w ramach takiego tego zjeżdżamy sobie do Battle Arenki, która swoją drogą moim zdaniem jest w fajnym położeniu. Smoky Castle. No to mamy nawet imię bossa tej oto... tego oto świata. Więc na czym polega jakby ta Battle Arenka? Jest to trochę podobne do pierwszej Battle Arenki w... Boże, Jezu, jak ten świat się nazywał teraz? No do pierwszego świata, no w każdym razie, kurde, widzicie? To jest na tyle taka gra, w którą nie gram za często i często zapominam jakby takich nawet podstawowych rzeczy jak nazwa świata, no nie? Nieważne, w każdym razie, o co chodzi? Chodzi o to, że to jest dosyć podobne do tej Battle Arenki z przenoszeniem jajek. Tylko z tą różnicą, że tutaj łapiemy banany i musimy do naszej jakby, do naszej skrzynki je wrzucić. Sęk w tym jest i sęk w tym polega na tym, że nie możemy zdobyć więcej niż 2 banany. Jak widzicie, ja zdobywam 2 banany i ja od razu jadę zawieść. Dlatego, że po prostu pozostałe banany, zresztą czekajcie, patrzcie na to. Widzicie, nawet one się nie chcą zaliczyć, więc po prostu robię coś takiego. A, i oczywiście przeciwnik też może ciebie trafić i zakosić twoje banany, jak taki totalny skurczysyn. Tak więc, no niestety, tak też się zdarza i tak też jest, więc przykro mi, ale musimy się też z tym liczyć, dlatego... Nie bądźcie zszokowani, jeżeli coś takiego się będzie działo. Nie bądźcie zdziwieni bardziej, bym powiedział, bo zszokowani to mówi gamera. Ja nie chcę, kurde, gadać jego językiem! Kurde! Za dużo go ostatnio oglądałem, przyznam szczerze. Ale przyznam, że pomysł na minigierkę... Znaczy na minigierkę... No, teoretycznie można nazwać to taką minigierką, ale... Jeżeli chodzi o Battle Arenkę, to jest bardzo ciekawy pomysł. Uważam, że naprawdę fajnie to twórcy sobie przemyśleli. No i wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy. A, i pierwszy świat to Dino Domain był, dobra. To już sobie przypomniałem. Dino Domain. Yeah! Hello, hello! Elegancko, siemanko, ziomuś. Udało się! Mamy kompletny amulet Titi. Oh yeah! Zarobiście w ciul. Tak więc tutaj nawet nie trzeba... Nie trzeba nic, że tak powiem, robić. W sumie, znaczy moglibyśmy z nim pojechać w jego czasówki. A zobaczmy nasz status. O, elegancko. Nasz status dobrze wygląda. Ogólnie, jeżeli chodzi o Titiego, to możemy się ogólnie z nim zmierzyć w time trialach. I jak się go pokona, to będziemy mogli sobie nim jeździć. Taka ciekawostka, więc może kiedyś tam zrobimy sobie streama, jak odblokujemy Titiego. Dobra, Hunted Woods. Ostatni poziom z tego świata przed walką, a czyli konfrontacją z bossem, czyli Smokey. I jedziemy z koksem, jedziemy, kurde. To jest poziom, który bardzo mi z kolei będzie teraz przypominał tego... Boże, jak ten poziom się nazywał. Mam to na końcu języka. Nina's Nightmare, o właśnie, Nina's Nightmare. No bo serio, te duchy, kurde... Ja bardzo, przez to, że grałem dużo w Nitrofielda, to... Przypomina mi się challenge, gdzie trzeba było te duchy gonić, nie? Kurde, to było fajne, kurde. Crash Team Racing Nitrofield to ogólnie świetna gierka jest. Ja tak uważam cały czas, to nie jest tak, że o, znudził mi się Crash Team Racing, to już tak nie uważam. Ja cały czas tak uważam, cały czas się trzymam swojego zdania, to jest świetna gra, najlepsza w ogóle, to ona przebija w ogóle oryginalnego Crasha Team Racing w mojej opinii. In my opinion. I szczerze powiedziawszy, naprawdę, jeżeli chodzi o Crasha, fajnie byłoby zobaczyć na przykład Crasha Team Racing 2 albo jakąś taką inną wyścigówkę z Crashem. Taką kompletnie nową, żeby to nie był żaden remake, tak, Team Racing czy coś. Tylko żeby to było kompletnie nowa gierka. Ja bym chciał coś takiego zobaczyć i fajnie byłoby, gdyby od czasu do czasu pojawił się taki spin-off. Byłbym bardzo zadowolony, tak szczerze. Ale z Crashem obecnie jest cisza. Oczywiście poza Wumpa League, bo widziałem, że Wumpa League tam coś będzie startował, a o ile już nie wystartował. A Crash on the Run był tak hypowany, że wszyscy o nim zapomnieli, więc XD. Tak jakby co, komputer jeździ, ja nawet nie ruszam się. No i jedziemy, kurde, z tym frajerem zasranym. Tego się najbardziej obawiam, tego co tutaj zastaniemy. No to w ogóle jest pierwszy wyścig, gdzie ścigamy się samolotem, a nie kartem. No i przy okazji, jak widzicie, śmieć fal startuje. Tak więc nie fajnie z jego strony. Ja w ogóle nie... Oj. Oj, oj. Oj, widzę, że już będę miał przesrane w tym wyścigu. Oj, będę miał przesranę w tym wyścigu jak nic. Kurde, wypadałoby go trafić w końcu, bo on tak, kurde, się trochę wycwanił, nie żeby coś. Widzicie, kurde? Ja pierdzielę, ja wiedziałem, że to będzie... Kołchos. Kołchos nie z tej ziemi. O, zarąbiście. Tak to ja sobie mogę, kurde, go pokonać. W dupie chyba. Wcześniej to mi taki fajny boost wyszedł, a teraz to kupa wyszła. Kurde, weź jakoś tak, nie wiem, hamuj, nie wjeżdżaj w te ściany, bo to cię, kurde, fest spowalnia. No, proszę bardzo, co robi ten jego zasrany ogień? Chciałem w boosta trafić, ale nie trafiłem. Ja pierdzielę, oj, ale będzie dzisiaj, to chyba będzie nawet gorszy boss niż z tego trzeciego świata, coś czuję. No, kurde, zarobiście, nie wyszedł mi boost, fajnie. Świetnie. Lecimy bezpośrednio za nim, nie? Ja nie będę bawił się w jakieś, kurde, łapanie baloniksów. O Jezu! Dobra, ładujemy boosta. Koniec, ładujemy boosta sobie. Za go dogonimy, jakoś nawet go przegonimy. Tylko trzeba jeszcze jeden niebieski znaleźć. I naprawdę trzeba, kurde, to na prostej zrobić, bo jeżeli ja to zrobię na jakichś tutaj zakrętach, to, kurde, kaplica jest. Dobra, to nawet mogło się zdarzyć. Nie winię za to jakby. O nie, no nie, kurde. Dawaj mi szybko niebieski jakiś. Jest, 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 błagam. Dobra, jest fioletowy boost. Elegancko. Szukamy teraz bezpośrednio prostą drogę. To jeszcze nie teraz. Ale doganiam go, widzicie? On jest jeszcze póki co słaby, ale na drugiej rundzie to będzie dopiero z nim przesrane. To już wam mówię. Z tego co wiem, będzie przesrane. Nawet miałem możliwość zobaczenia sobie gameplaya i nie jest to dalekie od prawdy. Dobra. Jedziemy. Jest wyprzedzony. Frajer zasrany. Znaczy siedzi mi na ogonie, ale no. Jest, udało się. Porobiony został. O jest, dobrze, zajebiście. O Jezus Maria. Dobra. Czyli teraz tak, będziemy musieli robić Silver Coin Challenge, ale zanim zrobimy Silver Coin Challenge, to uważam, że powinno się wyjść i chciałbym zrobić te challenge tarza teraz. Te zaległe, żeby zdobyć te dwa baloniki, żeby też odcinek nie był za krótki, no nie? Wiadomo o co chodzi. Więc jedziemy z koksem. Wjeżdżamy w niego. Challenge plain. Zacznijmy od tego trudniejszego. O, i elegancko. Robimy coś takiego. On tam nas trochę goni, ale ja przynajmniej kontroluję trochę bardziej sytuację, bo trochę ogarnąłem już patent na niego, tak więc teraz nie będzie problemu, żeby go pocisnąć. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, widzicie? Ja troszeczkę robię to na zasadzie hamulcu, czyli po prostu przytrzymuję hamulec i tak właśnie driftuję sobie. I to jest dobra moim zdaniem taktyka, bo jak widzicie on nie może mnie w ogóle nawet dogonić. Siedzi tylko za moimi plecami, a ponoć to jest jeden z trudniejszych challenge tarza. Więc no nie ma jakby tutaj śmiechu, nie ma z czego się śmiać, że tak powiem, no nie? I proszę bardzo, zobaczcie jak jest daleko w tyle. Ale go teraz porobimy za pierwszym razem. I później trzeba będzie ten hovercraftowy zrobić jego challenge, bo challenge samolotowy już będziemy mieli zaliczony. Autkowy też, bo już przejeżdżaliśmy autem wokół całego Timber Island. Więc no, to będzie bułka z masłem. I elegancko, patrzcie jak został porobiony. Dawaj mi balona. Dawaj mi baloniksa. Elegancko. Teraz jeszcze twój ostatni challenge i możemy lecieć z Silver Coin Challenge. Hover Challenge, dokładnie tak. Jedziemy. I jedziemy z koksikiem. Tu mam już też opanowaną trasę. Wiem, przez co jedziemy. Wiem, wokół czego jedziemy. Tak więc, jak widzicie, mamy tutaj oczywiście nasz świat zimowy. Jego akurat nazwę zapomniałem. Pamiętam właśnie Dino Domain, Sherbet Island czy Dragon Forest, ale drugiego światu nie mogę zapamiętać nazwy. Drugiego świata. W każdym razie przejeżdżaliśmy sobie obok niego, tak więc osoby, które nie patrzą nostalgicznie dla tego świata, to powiem szczerze, możecie sobie obczaić również mój drugi odcinek z tego longplaya, let's playa. No i co? Jak dzisiaj pokonamy sobie Smokiego, to teoretycznie moglibyśmy się zmierzyć już z Whispigiem, ale ja sobie Whispiga zostawię na następny raz, dlatego że jeżeli teraz bym się z nim zmierzył, to podejrzewam, że następny odcinek będzie krótki, bo nie będzie można go wliczyć w longplay o let's play, tylko jakby to był zwykły let's play. Chociaż kusi mnie trochę, bo wiem, że z kolei z Whispigiem mam tak, że ja bym go nie pokonał za pierwszym razem, więc podejrzewam, że ja bym z nim kurde jechał z 5 razy i byłby to pewnie jeden z dłuższych odcinków, ale no nie wiem. Szczerze zastanowię się, zobaczymy jak nam pójdzie Silver Coin Challenge oraz Smokey. A Smokey to no nie muszę chyba mówić, no sami widzieliście już po pierwszej rundzie, że było ciężko, to druga runda pewnie nas zniszczy, zamiecie pod ścianę. Jak widzicie zresztą, no Tasz sobie nie daje rady ze mną. Ewidentnie już dostał tak w dupsko, że no wystarczyło się poddać. No i 35 balonik leci do mnie. Tylko musi on sobie polecieć tak bardziej na brzeg, żebym ja go zebrał. Dobra, i teraz co? Możemy wyjechać tutaj, nie? Tak jest, możemy tutaj wjechać. No, jesteśmy sobie już z powrotem w karciku. Elegancko, więc teraz możemy robić sobie Silver Coin Challenge. Zobaczmy jak nam pójdzie ten Silver Coin Challenge. To już widzieliśmy, więc możemy skipnąć. O, no i na sam start zaczynamy kurde z... No nie fajnie zaczynamy, po prostu mogę to powiedzieć. I to był, pamiętam, moment, gdzie ja dosłownie gierki już dalej nie przeszedłem. Dosłownie nie przeszedłem dalej tej gierki, dlatego że jak wracałem do tego save'a z jakieś te 3 lata temu, czy nawet chyba 2 lata temu, to stanąłem właśnie na challenge'ach silver coinowych z tego świata. Tak więc... no... ciężko to widzę, ciężko to widzę. Mam nadzieję, że teraz mi się uda, że jednak nie będzie czegoś takiego, że dopadnie mnie dosłownie klątwa i... no i nie dam rady tego zrobić. Bardzo bym chciał. Bardzo mi na tym zależy, powiem nawet więcej. O! Dobra, jestem z powrotem. Będziecie mieli, kurde, pierwsze cięcie w tym longplayu let's playu. Źle to wyszło, to nie tak miało wyglądać. Przede wszystkim źle zrobiłem, że ja w tą ścianę wjechałem, no nie? Ale dobra, zobaczymy. Może teraz się uda. Fajnie byłoby od razu zdobyć te wszystkie silver coiny. Ale wiem, że jeden z silver coinów właśnie jest tutaj, więc to sobie go zostawimy na potem. Bo wszystkie jestem w stanie zdobyć, tylko no tamtego muszę sobie ominąć trochę. No i tego też w sumie. Ale zdobędę, spokojnie, nie zapomniałem o nich. Ale mi kurde skrzypi ten pad. Ja pierdzielę. Oj, średnio widzę ten wyścig, powiem wam szczerze, tak szczerze, bardzo średnio widzę ten wyścig, bo ja widzę, że ja dostałem w dupę. I to bardzo srogo dostałem w dupę. Więc może zróbmy tak. Zdobądźmy najpierw te cięższe monety. Te, z którymi na pewno będę miał problem. Najpierw od nich zacznijmy. A potem ogarniemy te łatwiejsze. Czyli zaraz wlecimy obok wodospadu. Zbierzemy co nasze i tyle. O właśnie. O to chodziło, bo wiem, że oni się już tu zbliżają. Ja słyszę, że oni tu już blisko są. Spokojnie, głuchy nie jestem. Dobra, elegancko. I teraz mamy wszystko. Dobra, możemy teraz spokojnie lecieć jako pierwsi. I miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jestem z powrotem, drugie cięcie. No akurat jeżeli chodzi o telefon czy coś, to ja będę tutaj wycinał, bo no uważam, że jednak jak to się mówi, no takich rzeczy, no nikt raczej zostawiać normalny nie będzie na let's playu, no nie? Tak więc tu myślę, że nie powinno nikogo to dziwić, dlaczego ja wycinam takie momenty jak telefon. Ale resztę rzeczy, jak widzicie, zostawiam normalnie, tak więc można by powiedzieć, że jest cały czas long play, let's play na tych samych zasadach, tylko po prostu jak ktoś do mnie dzwoni, to wycinam. Wycinam i tyle. No, final lap, ok. Czyli ostatnie okrążenie, finałowe okrążenie, zobaczymy co teraz będzie. Ja się naprawdę, kurde, Smokiego boję w tej drugiej rundzie, boję się tego, że on naprawdę będzie tak dokokszony, że ja dosłownie się poddam i zrage quituję gierkę. I przy okazji Shoguna rozpieprzę, chociaż to jest bardzo mało prawdopodobne, bo Shogun siedzi u mnie już 2 lata, jakby jest w stanie nienaruszonym. Tak więc no, albo mam mocarną psychikę, albo po prostu no nie wiem. Albo po prostu ten pad jest na tyle nieszkodliwy, że no wiecie o co chodzi. O, i elegancko, finish. Elegancko zrobione co mamy. Jestem ciekaw jak długo ten let's play będzie się renderował, podejrzewam, że długo nie... O! Halo? Mamo, słuchaj... Siema, siema. Minęło kilka dni od ostatniej tej sesji. W sensie od tego, kiedy nagrywałem tą sesję, którą teraz widzicie. I postanowiłem, że po paru tych dniach wrócę z powrotem i dokończymy sobie oczywiście Diddy Kong Racing, dlatego że jest co dokończać. No i tyle co mogę powiedzieć. W sumie niedawno wstałem, tak więc jak możecie posłuchać po moim głosie, jest trochę zamulony. Nie ma co się zresztą dziwić. No i co? Mamy kurczę tutaj... Mamy tutaj co ciekawego do roboty. Czyli zbieranie silver coinów. I szczerze wam powiem, że jak patrzyłem przez okno, to pogoda się strasznie zesrała, brzydko mówiąc. Tak więc no dzisiaj chyba będzie lało, bo ostatnie dni były strasznie upalne. Tak więc już można powiedzieć z ręką na sercu, że lato się kończy. I ja się z tego powodu absolutnie nie cieszę, bo ja lubię lato. Pomimo tego, że jestem alergikiem i technicznie nie powinienem lubić tej pory roku, dlatego że mam oczy załzawione bardzo często i kicham jak z karabinu. No ale stwierdziłem, że no kurde... To jest tylko zwykła alergia, którą da się przeżyć, no już nie popadajmy w paranoję, no nie? Dobra, zobaczmy jak tutaj nam pójdzie. Tam ktoś jest mega do przodu, pojechał. Nie wiem, kto to jest tam na przodzie, ale generalnie no nie wiem, czy ja go w ogóle zdążę dogonić. Od tego zacznijmy. Nie, on się zbliżył za bardzo do mety, to tak trochę lipa wciul. W ogóle nagrywam dobrze mikrofon? Nagrywam dobrze mikrofon, wszystko się pięknie nagrywa, tak jak powinno być, czyli w 60 fps-ach. Bo wiecie, każdy long play o let's play u mnie jest w 60 fps-ach, nie? Ja sobie tutaj to pierwsze okrążenie mogę na spokojnie robić, żeby na spokojnie zabrać monety, bo to jest dla mnie priorytet. A po prostu drugie i ostatnie okrążenie spędzimy na byciu pierwszym, no nie? Oni są na razie wszyscy tutaj blisko, tak więc to nie będzie żaden problem. W końcu przejdę ten wyścig, tak więc to jest tylko kwestia czasu. Mówię, na razie to przez to, że niedawno wstałem, mogę mieć trochę bardzo ograniczone tematy. Mogę nawet być w większości cicho, dlatego że po prostu no pierwsze co się obudziłem, to coś chwilę pooglądałem. Chwilę mam na myśli tam u gamera i tyle, nie? I tak naprawdę teraz zaczynam swój poranek. A dlaczego? Dlatego, że mi się zawsze bardzo przyjemnie nagrywa, kiedy jestem sam w domu i chcę z tego korzystać jak najczęściej. I też oczywiście lubię sobie sam w domu oglądać głupoty na YouTubie, no nie? Tak więc wiecie jak to jest. A jak mam wolne, no to czemu nie skorzystać? Szczególnie, że dopiero do pracy idę jutro. O! Kurde! Nie! No kurde, no nie! To jest coś, czego ja nie lubię w tej gierce. Gdyby nie to, że wjechałem w tą zasraną ścianę, by się udało. O Jezus Maria, zaczynamy kurde z takimi failami, dlatego widzicie, ten świat to jest naprawdę przesrane, jeżeli chodzi o Silver Coin Challenge, nie? I mam tego świadomość, że świat Whispiga będzie jeszcze gorszy. Mam tego świadomość, nie żeby coś. Czemu ta gra mi robi teraz na złość? To już jest takie kurde typowe na złość, nie? Ale zauważcie jedną rzecz. To jest naprawdę taka typowa wada Diddy Kong Racing, która w Crashu Team Racing nawet nie ma miejsca. Kiedy wjedziesz w ścianę lub w jakąś przeszkodę, ona cię w Crashu Team Racing tak troszeczkę spowolni, no bo wiadomo, uderzysz i musisz szybko wycofać. Ale w tej grze wjedziesz w przeszkodę i już od razu, kurde, no... Sorry Winetu, ale... No już kurde jesteś sparaliżowany, bo wjechałeś w ścianę, no nie? To jest takie popierdolone, brzydko mówiąc. Teraz trzeba ich wszystkich nadgonić, nie wiem jak ja to zrobię. Będę musiał na samych boostach popierdzielać, już jestem trzeci. O! Tylko teraz muszę pamiętać o o... Jak to się mówi? O monetkach. Tu mamy na przykład. A tu już kompletnie dałem dupy, bo tam była w skrócie jeszcze tam. Ja pierdolę, no bez hitu. Zbieraj te monetki na spokojnie, dogonisz ich. No, ostatnio ci się prawie udało wygrać, gdyby nie ta pieprzona ściana. Ale wiem, o czym możemy sobie ogólnie też porozmawiać i w sumie myślę, że to będzie dobry pomysł na jakiś temat, żebym ja się tak przez cały odcinek nie użalał. znaczy przez całą tą sesję, w tym Silver Coin Challenge, więc ogólnie jest coś, o czym chyba wam nie wspomniałem, nie pamiętam, dlatego wolę w razie co o tym teraz wspomnieć, niż żeby później zapomnieć, ale generalnie nie wiem, czy wiecie, w tej gierce możecie tryb adventure, tryb przygodowy, który teraz robimy, lub tryb fabularny, przejść na dwójkę. Po prostu podłączasz drugi kontroler i możesz normalnie bossów przechodzić razem z kolegą. No możesz generalnie robić to, o czym byś sobie mógł co jedynie pomarzyć w Crashu Team Racing, Nitrofield i zwykłym. Macie to? Normalnie możecie bossa na dwóch przechodzić, tylko że to nie jest tak, że jak pojedziecie z bossem na dwóch, to od razu jedziecie w dwójkę, tylko to jest tak, że ty pokonujesz najpierw bossa jako gracz pierwszy, i potem pokonuje twój kolega bossa. Potem jest jego runda. Nie wiem, czy w ogóle teraz dogonię tam już tego Kremlinga. Nie, mogę go dogonić przecież. Elo! Nara! Spierdalaj! Spierdalaj! Jest! Udało się! Dobrze! Dobrze, fest! Udało się! Mamy kolejny balonik. Oh yeah! Dzisiaj to tak jak mówię, przejdziemy sobie Smokiego, zrobimy sobie Trophy Race i na tym chyba skończymy. Bo w ogóle też jest taka ciekawostka, nie wiem, czy oczywiście będę mógł to pokazać, bo ja to zrobiłem na innym save'ie. A jeżeli nie będę mógł pokazać, to będę musiał wam to wytłumaczyć, o co z tym chodzi. Boulder Canyon. Tutaj nie pamiętam, jak jest z Silver Coinami. Więc zobaczymy. Ale one chyba są obok siebie wszystkie, tak mi się wydaje, więc to jest chyba ten łatwiejszy wyścig. Te pierwsze dwa były trudne pod względem zbierania Silver Coinów. Nie wiem, wydaje mi się, że w ogóle ten przeciwnicy, lub komputer w domyśle, kiedy jadą na hovercraftach lub na hoverach, tak jak ja teraz, to mam takie dziwne wrażenie, że oni po prostu są wolniejsi, że oni tak prędzej, jak już mają czymś szybciej się poruszyć, to są właśnie karty, ewentualnie te samoloty, nie? Dobra, mamy prawie wszystkie monetki. Elegancko w ciul. I na razie jestem pierwszy. I to jest właśnie jeden z tych prostszych wyścigów, jeżeli chodzi o Silver Coiny. No i teraz możemy być, kurde, pierwsi i tyle. I wygramy wyścig i wtedy robimy ostatni wyścig. Jedziemy sobie ze Smokeym everyday. I potem... potem robimy Trophy Race. Zdobywamy ostatnią trofkę. I kończymy świat numer 4. Dragon Forest. Wtedy nam zostanie już Whispig 1, no i finałowy świat i finał gry. Tak więc, no, ten let's play chyba skończy już te wszystkie letnie let's playe ze mną, które zapowiedziałem, ten maraton letnich let's play, który i tak już, jak widzicie, kończy się jak się kończy, bo nie jest on już taki częsty, jak wtedy miało być, bo przecież ten maraton miał polegać na tym, że codziennie po dwa filmy soba. Kończy się jakby trochę w taki inny sposób, ale no to wszystko się wydarzyło przez sprawy, o których nie chcę tutaj oczywiście na głos mówić, ponieważ to są prywatne moje sprawy i tyle. Hunted Woods, dobra, 37 tu potrzebował tych balonów. To jest trochę trudniejszy wyścig. To jest trudniejszy wyścig, z tego co pamiętam. Bo tutaj naprawdę trzeba na patencie przejść tą planszę. Pamiętam, że trochę się z nią męczyłem, kiedy ten... Kiedy... Tak se ćwiczyłem przed tym światem, bo tak stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie po prostu poćwiczenie sobie przed tym światem, żeby mniej więcej poznać tą lokalizację tych monetek. Żeby no nie wyjść na gołodupca, no nie? Na przykład patrzcie, macie tutaj jeszcze też monetki, nie? Pamiętajcie też o tym. No ja na przykład kiedy ćwiczyłem sobie to... To kompletnie mnie zrujnowało, dlatego że... Nie zapomniałem, że trzeba zrobić takie kółko wokół tej fontanny. I to spowodowało, że za każdym razem brakowało mi tej jednej monetki, nie? No nie było to za fajne i raczej nie polecam nikomu czegoś takiego. Bo można naprawdę wpaść w furię w momencie, kiedy chcesz szybko przejść wyścig, a okazuje się, że jednak nie przejdziesz go, dlatego że jest coś, co pominąłeś, mimo że tego nie zauważyłeś. I to jest naprawdę takie mega chamskie, no nie? No ale ten wyścig udało mi się przejść za pierwszym razem, tak więc ja nie mam chyba powodów do obawy teraz, bo teraz zostaje nam tylko Smokey 2. Spierdalaj. I co? I potem Trophy Race. I Smokey 2 potrafi być skurwielem. To już wam mogę to zagwarantować, bo pamiętam. No, na razie się cieszysz, ale ten uśmiech zaraz z twarzy zostanie zdjęty, albo w tym wypadku z pyska. Dobra, no i w sumie to jest powtórka z rozrywki, tylko że teraz on jest bardziej upierdliwy z tymi atakami. To mogę tylko tyle od siebie powiedzieć, że on jest bardzo taki chamski, jeżeli chodzi o te ataki. I to już wolę zrestartować, dlatego że jego druga faza jest na tyle upierdliwa, że będziesz się tak częściej odbijał od tych ścian. No to spowodujesz to, że on wyleci niedaleko jak naprzód i nie będziesz mógł go dogonić. Ja będę zbierał teraz te niebieskie balony, bo będę chciał sobie uzbierać speeda. Żeby mieć oczywiście takiego ultra speeda. I żeby go później tak troszeczkę, no nie fajnie zaskoczyć, no nie? O, mamy ultra speeda, zajebiście. Tylko trzeba będzie go teraz dogonić w jakiś sposób. Ja nie wiem jak ja to zrobię. Ale jakiś sposób wynajdę na niego. Może gdzieś on się jebnie po drodze i tyle będzie z jego cwaniakowania. Lub bezpiecznie zrestartuję, no. Czyli tutaj z nim będę miał już problemy z tego co widzę. Kurde, nie wjeżdżaj w te przeszkody zasrane. Wszystko się nagrywa, 15 minut. Ale mam ochotę wyjebać, kurde, coś przez okno, nie? I to nie jest szogun. Nie. Nie będzie drugiego łamanego szoguna. Nie u mnie. U mnie na kanale czegoś takiego nie będzie. Ale on jest naprawdę upierdliwy, jakiego przechodziłem, kiedy se ćwiczyłem, to on nie był aż tak upierdliwy, no co jest do chuja? Ale na mnie gra teraz kurde bicza tutaj przyszykowała. O, przy okazji go trochę spowolniłem. Tyle dobrze. O kurwa, naprawdę zaraz się zdenerwuję. No, to już nawet w ogóle nie ogarnąłem boosta. Nawet nie chciałem w to uderzyć. Kurde, ile to jeszcze będzie restartu? No i widzicie, teraz jestem blisko niego. A teraz se będę boosty zbierał. A co? Kto bogatemu zabroni? Niebieskie balony są ważniejsze pod tym względem. No, trzeba go rasa porządnie wyprzedzić. Trzeba uważać na to, jak on będzie rzucał tymi, kurde, bo on będzie różne takie kurwa robił. O Jezus Maria. I od zera. Zbieraj od zera. Jeszcze jeden niebieski. No nie, nie! Kurde! Ja, nie, no kurde, to jest jakaś porażka. Zaraz pierdolca dostanę, że ja nie mogę trafić w takie, kurde... Naprawdę pierdolca zaraz dostanę. Jeszcze raz. Dobra, nietrafiony zostałem, fajnie. No teraz wjechałem w to i mnie to w chuj spowolniło, zajebiście. Świetnie. Elegancko. Niebieski. A będzie znowu niebieski. No, przynajmniej się do niego zbliżam. Muszę niestety robić to w taki sposób, bo jak będę robił w inny, no to... O, no właśnie, to będzie coś takiego, kurde. Ale teraz uzbieram czerwone, żeby go spowolnić. O! Samo naprowadzająca. Elegancko. Trochę został spowolniony. Nie można powiedzieć, że nie. Ja będę zbierał boosty, żeby go wyprzedzić i tyle. Nie będę się z nim pitolił w tańcu. Ze Smokey. Proszę bardzo. Patrzcie, gdzie ja jestem. A gdzie on jest? Spróbuj tylko do... O, widzicie? Patrzcie, jaki kurde frajer. Do przodu już strzela. Wie, że przegra, kurde. Śmietnik. Tak być nie będzie. O nie, 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 nie. Drogi Smokey. Tak być nie będzie, drogi Smokey. Albo tani Smokey. Ja wiem, że ty za mną jesteś. Słyszę twoje... Słyszę, co ty tam pierdolisz. Ale zaraz zrobię turbo boosta i tyle będzie z tobą, gościu. Patrz. Widzisz? Jezus Maria, to naprawdę była ciężka konfrontacja, jeżeli mam być szczery. Ale się udało w końcu. Okej, dzięki. Goodbye, nara, spierdalaj. Mamy pełny amulet Whispiga, moi drodzy. Oznacza to, że jego gęba będzie teraz już w 100% organiczna lub nieorganiczna, realistyczna. Więc teraz przyszedł czas na Trophy Race. Jedziemy z tym koksem. Ten Trophy Race będzie też trudny, to od razu wam mówię, bo przechodziłem go i wiem, co mnie będzie czekać tutaj. Dlatego trzeba naprawdę tutaj nie tyle co się skupić, co naprawdę z rozwagą używać power-upów, bo to może się naprawdę źle skończyć, kiedy będę nieuważnie ich używał i wiadomo jak to będzie, nie? Ogólnie to już trochę sobie ćwiczyłem przed Whispigiem 1, ale muszę przyznać, że Whispiga 1 w ogóle przejść nie mogę, więc... Możliwe, że nie wykluczam tego, ale być może, że będziemy musieli na Whispiga już zmienić postać. A wiem, że coś takiego jest możliwe. I jest jedna postać, którą udało mi się odblokować. Nie wiem, czy mi się na tym save'ie udało ją odblokować, bo nie wiem, czy to nie działa tak, że jak już na jednym save'ie ją odblokowałem, to tutaj już jej nie mogę odblokować. Ale udało mi się odblokować Drumsticka, czyli postać, która być może jest w stanie pokonać bez problemu tego Whispiga 1. Oczywiście Timber też jest w stanie, ale no bądźmy sobie szczerzy, ja nie wiem jaki patent wykonać, aby pokonać Whispiga 1, bo Timberem próbuję na wszystkie możliwe sposoby. Nieważne czy wystartuje tak, siak czy owak, cały czas jest to samo, no nie? No i elegancko, jesteśmy pierwsi. Jeszcze tylko 3 wyścigi. Dobra, znamy tą punktację wszyscy. Teraz myślę, że mogę wykorzystać ten jeden skrót, którego wam nie pokazywałem. Aj, nie wjadę tam. Przynajmniej teraz nie wjadę. Ale potem wjadę tam. I trochę sobie skrócimy ten wyścig, żeby kurde też pokazać te skróty, bo jednak nie po to one są, żeby se stały, co nie? No ale w ten oto sposób, jak widzicie, Dragon Forest już jest ukończone, teraz tylko wystarczy zrobić te trophy race'y i pożegnać się już oficjalnie z tym światem. Już nigdy do niego nie wrócić, no chyba że będziemy sobie grali raz jeszcze w tę gierkę. No ale raczej nie przewiduję V2 z tej gierki lub remasteru Let's Playa. No nie gadajcie, że teraz dam dupy, nie? Bo to już wtedy będzie kurwa słabo. Będę musiał wtedy na tych 2 wyścigach się spiąć mega. Ty, no normalnie kurwa na złość jest mi robione dzisiaj. Ty, bez kitu na złość jest mi robione. No, kurwa, chciałem wjechać w skrót, tak? Nie no, nie mogę wam nawet tego skrótu pokazać, bez kitu. Znaczy to jest taki skrót, który by pozwolił mi tam wjechać, wiecie czym. Tam górą na początku. Była taka rampa na początku planszy, widzieliście, to tam bym po prostu przejechał. No ale jestem czwarty, no to nie jest niby zły wynik, ale... Ile dostanę punktów? 3. No w Crashu Team Racing dostałbym 1 tylko, nie? I teraz Diddy jest pierwszy. Ja jestem drugi. Mam 12, on ma 16. Kurwa mać. Dobra. Trzeba teraz wziąć się w garść. I każdy boost zabierać. Każdy boost zabierać i jedziemy, kurde, z koksem, bo Diddy nie może wygrać. To ja mam wygrać. To ja jestem tygrysek Timber. To o mnie jest gra. Bo to jest Timber Island. Śmieciu. Dobra, tam mamy tego Banjo, który jest pierwszy. Więc jego możemy też jakoś przegonić. Coś ogarniemy. Który śmieć to zrobił? Ten, jeżeli to był jakiś śmieć, którego znam, no to kurde śmieciu. No wpierdol masz, nie? Jak nic. No, proszę bardzo, kurde. Kremling to zrobił. Z Donkey Konga, kurde. Ale się ich blisko... Ale ich blisko jestem, nie? No dobra, teraz to po chuju jestem blisko. Ja... Ale frajerzy, bez kitu! Ale to już hamuwa jest, bez kitu. To już jest przegięcie pały, nie? Nie wiem, jak ja szczerze wygram tą... Nie wiem, szczerze naprawdę zaczynam się zastanawiać, jak ja to wygram. Czy ja mam tylko 4 punkty będę mieć. A Diddy pewnie ich wszystkich tam wyprzedzi. No kurwa, to jest taka żenada w chuj, że ja pierdolę. Dobra, nie nastawiamy się źle, zobaczmy jak to będzie. Teraz jak będę miał 9, to ile będę miał? - 24. Muszę być teraz pierwszy na tej planszy. A Diddy nie może być pierwszy. Teraz robimy wszystko, żeby być pierwszym, bo to jest ostatnia plansza. Nie możemy dać dupy. To jest na szczęście na tyle krótka plansza, że damy radę bezproblemowo. To się martwić nie trzeba. Zresztą sami widzicie, że przeciwnicy już tutaj kurde chyba ADHD dostali i nie wiedzą jak mają grać. Jak mają jechać. Albo wjeżdżają ciągle w przeszkody, tak też może być. Na szczęście Diddy jest, widzę, że daleko w tyle, więc on może 0 punktów dostać. A ja się mogę bardziej wykazać i odzyskać to, co straciłem, czyli pierwsze miejsce. Bo o to się rozchodzi. Zobaczmy. Ty no kurde, ale go zmiotłem z planszy, spierdalaj teraz kurde śmieciu. A już miałem obawy, że będę musiał to wszystko od zera przechodzić. A jednak szczęście mi się tutaj przydało pod koniec. Bardzo dobrze, to mi się podoba. No to co? Dragon Forest cały zrobiony, możemy stąd spierdzielać. Jak widzicie, kiedy wyzwolimy od tego, od Whispiga kontrolę, no to tutaj mamy tarza, a nie Whispiga na bramie. Tak więc jeżeli tam chodzi o bossów, nie? Że jeżeli bossowie są na tej... O! No, no to tak między innymi to wygląda. Generalnie jeżeli chodzi o tego, o... Zobaczmy w ogóle, czy są te żaby. Nie, nie ma. Wiem, że jest jedna specjalna żaba. Mogę to niestety opisać tylko, bo już jej nie ma, czyli to wygląda, że to się zapisuje na save. Więc jest jedna specjalna żaba, która ma taki czerwony kogucik u góry i musimy ją przejechać i wtedy będzie taka cutscenka, gdzie Drumstick będzie już jako postać do wyboru. Zresztą chyba wam tutaj tą cutscenkę wkleję nawet. Bo jak już mówimy o tych cięciach, no to dzisiaj trochę ich było, dlatego że no trzeba było zrobić co zrobić. Tak więc mamy 39 balonów, to mamy organiczną gębę już, albo realistyczną gębę Whispiga, do której trzeba wlecieć. Szczerze powiedziawszy, może bym spróbował z nim wyścig, tylko bym musiał postać zmienić, dlatego zróbmy tak, że wyjdźmy. Znamy to już wszystko. Zmienimy postać przede wszystkim i spróbujmy konfrontacji z nim. Tylko będziemy musieli zmienić ten. Zmieńmy sobie na... nie hovercraft, Jezu, na plane, czyli na samolocik. Thank you. Jak widzicie w ogóle Drumstick ma taki fajny czerwony kolor swojego pojazdu. To możecie tak zwrócić uwagę, że jest, no to fajne, nie? Tak, cały czas jest to samo pierdolenie, że my go nie pokonamy. No ale zobaczymy. Spróbujemy przynajmniej Drumstickiem. Dlaczego wybieram Drumsticka, pewnie się zapytacie. Wybieram Drumsticka dlatego, że jest on jednym z szybszych ścigaczy. Muzyka jaka tu leci, ja pierdzielę. Co to za soundtrack jest? Generalnie z tego co wiem, patent z nim jest taki, że trzeba wszystkie boosty wjeżdżać, nie? Dlatego sobie trochę popróbujemy. Oczywiście nie obiecuję, że go przejdziemy, bo to jest tylko taka próba. Ja będę musiał naprawdę przed nim mocno poćwiczyć, żeby go pokonać. Tak więc, no zobaczymy, ale przynajmniej trochę potestujemy Drumsticka i Drumstick jest faktycznie o wiele szybszy, bo jak próbowałem przychodzić to Timberem, to no ciężko było, no ciężko, tylko niestety z Drumstickiem jest problem taki, że ciężko mu się chyba w zakręty wchodzi, albo ja muszę o wiele wcześniej tego drifta robić. No patrzcie jak jestem blisko niego, nie? To szok i niedowierzanie. Ja tak blisko Drumsticka miałbym być? No teraz to już nie, ale... No próbuję znaleźć patent, żeby go pokonać, dlatego wy to teraz widzicie, nie? Tak to bym wam już w ogóle zakończył tą sesję. Kurde, nie w tą stronę, gdzie ty boostujesz? No, i tak to jest, że potem do wody wtrafiasz. No, przy okazji też, tak? Więc macie teraz wgląd na to, jak trudny jest Whispig jako ostatni boss. Dobra, na razie nie będę się z tym pitolił. Na razie sobie odpuszczamy. Tak więc ja sobie na spokojnie wymyślę jakąś taktykę na niego na piątą i zarazem ostatnią sesję z tej gry, tego longplaya let's playa. I to będzie let's play, który prawdopodobnie będzie już kończył maraton pomidora wiosenno-letniego. No i zobaczymy, co potem będzie. Tak więc z mojej strony to by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało pomimo tych cięć, bo musiałem 2 cięcia zrobić, bo byłam... Znaczy miałem rozmowę przez telefon. No i teraz to 3. cięcie to było to, co widzieliście teraz, czyli między innymi to, że wróciłem po kilku dniach. Tu mamy wszystkie już jakby gęby Whispiga. No i co, widzimy się w następnych następnym odcinku i zarazem ostatnim z Diddy Kong Racing na Nintendo 64 Longplay Let's Play oraz tam w jakichś innych projektach. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo. Na razie.